I przechodzimy do kolejnego punktu. To jest sprawozdanie z działalności Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska. I pana przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję. W 5 potrafię w dniu 2 października 2017 i do tego zajmę się na pani spektrum. Nie zmieni. Dotyczy podział środków na zadania przełożone na rok 2013 i dla nauki ekonomickie i dzielenie sfery na kwota w sumie 2,5 zł jest taka mniejsza od roku ubiegłego o prawie 10 000. Koncert przyjął w wiadomości. Następne pismo jest ze Spółki Mieszkaniowej Programu Nowy w sprawie budowy biegów dla psów. Obecnie na terenie między nasty nie mamy takiej działki gminnej na punkcie takich opisów z tej postaci. No, tutaj oczywiście trzeba też trzeba pismo odpowiedź do Spółki Mieszkaniowej, no, że po prostu no, nie jestem w stanie po prostu dla tego projektu. Szanowni, to pismo, które znowu zbiorę do Państwa Wiska, dotyczy informacji w sprawie akcji dobrowolnego szczepienia liści pomocniących przeciwko wszystkim bliźnim. I praca została umieszczona na tak zagłoszeniu. To po prostu tyle koncert. Proszę bardzo, jak będziemy na tym wyniku. Macie Państwo jakieś pytania do Komisji? Proszę bardzo. Ja mam, Szanowni Państwo, jeśli można, odczytam tutaj, że Komisja twierdzi, że nie mamy terenu na wybieg dla piesków. Jest park dymny. Te krzaki się idealnie nadają na rynek dla piesków. Nie wiem, tak, ale pismo się uchwala. A pismo zostało skupione, znaczy, same pismo składano na piasku. Natomiast, nie wiem, tak, no, poprzedni zarząd komisji, poprzedni zarząd 19, przyszedł taki projekt. Jak wiemy, miał powstać, bo komisji tutaj pędził przy tramwaju. No, ten projekt po prostu upadł z powodu braku zgody w miastach Krakowa. No i po prostu właśnie nie została zajęta ta prośba. Po przyjęciu podróżnik do tego tematu. Może jeśli można, z tego pisma, to wynika, że to bardziej dzieli chodzi o Kurdwanu, chodzi o teren Kurdwanowa. Tak, ten Kurdwanowa, no jak rozumiem, że no wszyscy by chcieli taki wybieg dla psów, tylko nie chcę mieć przed swoim blokiem, no to po prostu. Szanowni Państwo, głos ma Pan Przewodniczący Stanek, jak ktoś będzie chciał. Szanowni Państwo, jeśli można, to wydaje mi się, że Park Dominki, który tam jest, to akurat jest w dole i nie przeszkadza nikomu. To jest raz. Natomiast popieram to stanowisko komisji, że teren tam w okolicach Pętli no nie może być wybiegiem dla piesków, ponieważ tam powinien powstać parking przesiadkowy do tramwaju. To jest, tam nie ma miejsc parkingowych, zjeżdża cała okoliczna wioska, wszyscy wsiadają, na pierwszym przystanku już nie ma miejsc siedzących, a miejsca parkingowe zajmuje się w spółdzielni mieszkaniowej Kurdwanów Nowe. I oni z tym mają problem. Wydaje mi się, że jak tam by powstał ten parking, to by się rozwiązało. Natomiast najmniej to spacer z pieskiem też do parku Dolinki i wyszedłby na dobrze wszystkim. Bo Iwona Dupacka by z tego korzystała i piaski nowe by korzystały, a Kurdwany by też w ogóle. Czyli to jest gmin, działka gminna. Jest działka gminna, oczywiście, że tak. Tylko nie wiem, czy pieniądze to z dzielnicy mają iść, czy to piasko. To jest problem utrzymania oczywiście, no bo to jak to jest finansowe, bo no to... To nie jest w stanie utrzymać takiego, bo to trzeba odgrodzić, mamy no jakiś czas przemiasy, to już trzeba jednak tam posprzątać. No i przy okazji by się ten teren właśnie zagospodarował, bo w tej chwili Park Drwinki, no to jest tylko nazwa Park Drwinki, a raczej to tam jest rezerwa. No to nie trzeba, to Pani Radna nie jest tak. Właśnie ja chciałam zwrócić uwagę, że to jest teren chroniony, żeby taki wybieg zrobić. Zagospodarować, to pewnie trzeba by coś tam wyciąć, a to jest teren objęty ochroną, więc nie wiadomo, czy to byłoby możliwe, pomimo, że jest to teren gminny. Jak się nie spróbuje, to się nie może. Ja chciałem powiedzieć taką właśnie anegdotę, jak zwykle ja opowiadam. Mianowicie po czasie, kiedy było sprzątanie świata, w tych chaszczach, które są przed czy już na terenie tak zwanego Parku Dubackiego były, czy dawnego Parku Dworskiego, były porzucane olbrzymie worki ze śmieciami. Interweniowałem, zapewniano mnie, że w czasie, kiedy będą sprzątać te
worki, które zostały po sprzątaniu świata, takie żółte, to również te wezmą, no nie wzięli. Po czwartym telefonie do pani kierownik, jak ona się nazywa? Kowalińskiej. Udało się wreszcie, że te worki zniknęły. Natomiast w tym samym czasie zacząłem interwencję, także było, już kilkakrotnie interweniowałem, nie udało się, mianowicie w lesie, tylko że nie wiem, to już jest za naszą dzielnicą, właśnie jak się jedzie do Zikitu na Zatorem, czyli są Stworzowiską, po lewej stronie jest lasek, tam były wyrzucone worki z gruzem i po budowie z takimi różnymi zbianką, tam dekarską i tak dalej. I po paru interwencjach udało się, że te worki zniknęły, ale zawartość tych worków została w lesie. No i pytałem się parę razy, co z tym, no i powiedziano mi, że nic, ponieważ po pierwsze gruzu się nie wyrzuca z lasu, a nikt tego nie będzie przesiewał, a nawet jakby ktoś mógł przesiać, czy tam zebrać te właśnie plastiki i tak dalej, to dopiero wtedy jakby mieli pieniądze na zlecenia, nie mają pieniędzy na zlecenia i stąd jest moje pytanie do Komisji Zieleni, co robić, kiedy Zikit no, ewidentnie nie wykonuje swojej pracy, oprócz tego, że należy Zikit rozwiązać, co zrobić jeszcze? Jeszcze jest człowiek, który jest odpowiedzialny za teren, to oczywiście to z niego wskazuje, jaki teren, co mają worki zabrane, no i zabiera. Musiałby na sobie pomógł, bo po prostu ktoś nie patrzy swojego głosu. Jeśli chodzi o zabranie worków, o akcji Szczoda i Świata. Bo tak nie ma przecież, że jeśli jest grupa i jest wytkan, ile osób, ile worków może być, bo te dane worków, to worki są zabierane. To trzeba oczywiście podnieść, bo po prostu no, zostały zabrane do końca. Natomiast jeśli chodzi o gruz, to jest problem, bo gruz nie powinien być wyglądać w lesie, tylko gdzieś bardzo. Na stałe wysoko gruz jest gdzie wieziony, oczywiście opłacony. No, stałe wysoko gruz. Tak, to ja tutaj jedno pytanie chciałem zapytać, czy to jest teren prywatny? Gminny. Ale czy to jest nasza gminna? Ja to nasza gminna. Po kolei, ale bardzo proszę, jak ktoś chce zabrać głos, pan. Ja już odpowiem, że otrzymałem, to jest ten gminny. I tu jeszcze padło pytanie tylko, czy to jest ten, który jest w naszej dzielnicy, czy już są nasze, tak? Nie. Już są nasze. 13 jest to. No to do 13. Pani Rada jest. No, chciałabym zwrócić Państwa uwagę, że problem jest złożony i on, że tak powiem, oczywiście dotyczy ochrony środowiska, bo to nie o to chodzi, prawda? Ale również dotyczy Komisji, przepraszam, ale bezpieczeństwa i praworządności. O tej drugiej części nazwy komisji się nie pamiętam w ogóle. Praworządność to jest między innymi przestrzeganie przepisów. I myślę sobie, że w takiej sytuacji oczywiście to mogło się zdarzyć, czy zdarza się też w naszej dzielnicy, że takie rzeczy należy zgłaszać również i Straż Miejskiej, ponieważ i nawet policji, zależy co, prawda, tam jest. Bo to są, to jest ochrona, kwestia ochrony środowiska i nieprzestrzegania przepisów, które obowiązują w gminie. Więc to tylko na to chciałam zwrócić uwagę, że to wcale nie jest tylko tak, że jest tylko, że tak powiem, wykonawcą pewnych rzeczy. Należy zrobić to, jeżeli czegoś nie robią, nie szanują obowiązków. Ale również należałoby szukać tych, którzy te przepisy lekceważą. A to już jest sprawa, że tak powiem, trochę inna. Nie, czy jeszcze w tym punkcie, tak? Pan Bielak. Proszę Państwa, tak tytułem uzupełnienia chodzi o to, że widocznym efektem, naprawdę bardzo widocznym efektem pracy Komisji Zieleni są ławki, 54 ławki, czy 55 nawet, które się pojawiły w tych ciągach komunikacyjnych głównych naszych, czyli Stojowskiego, Polska, Nowosądecka, więc wydaje mi się, że to jest taki widoczny efekt pracy Komisji. Bardzo to zostało starannie wykonane, no i widać, że mieszkańcy korzystali z tego. A drugi temat, który chciałem uzupełnić, to jest właśnie ten park Puławski, tak jak Państwo wiecie, bo odezwał się pan przewodniczący Kośmide i zadeklarował, że po prostu do końca minionego tygodnia będzie sfinalizowana sprawa porozumienia między Urzędem Miasta a właścicielami tych terenów podwórskich. No niestety dzisiaj jest, jak mam poniedziałek, a nie ma żadnej reakcji ze strony pana Kośmidera. Czekamy po prostu cierpliwie. A
sprawa wygląda, jak tylko powiem, że znalazł 1,5 miliona, tak zadeklarował przynajmniej, po porozumieniu z panią dyrektor Pitkowicz, 1,5 miliona złotych, żeby dopłacić do wydziału, żeby to był ekwiwalent, tak, na wynajęcie, na to, że ci państwo domowie muszą mieć jakąś kwotę na sam początek, żeby kupić jakąś informację, której możemy zamieszkać. A reszta działek mogłaby być na wymianę. Więc jak gdyby cierpliwie czekamy na ciąg dalszy tej działalności. Jeszcze ktoś, ale to... Ja tylko bym prosił, aby pana przewodniczącego Kośmidera poinformować, że naprzeciwko jest nadal działka do sprzedania. Jeżeli myśli się o terenie podworskim, żeby się Rada Miasta również zainteresowała tym terenem, ponieważ jeżeli chcemy, żeby to był Park Buchacki, to jak pani przewodnicząca Piekarczyk w tamtej kadencji informowała mnie, ulica Estońska miała być przewidywana jako główna aleja parku. Jeszcze jest w takim razie, co z prawo, że tak powiem, co z częścią po prawej stronie? Dlaczego to jest całkowicie zaniedbane i puszczone na bakier? To nie powinno tak być, że Park Buchacki jest tylko z jednej strony, jest obu stron. Dziękuję. Nie będę o tym powiedział panu. Właśnie panu, który cały czas się bardzo złożył na to, że aż 8 milionów kosztuje, ta część, staramy się, żeby to było park gminny. Udało się, może to nie będzie w gotówce, tylko to będzie wymiana. Jeżeli tutaj za pana odpowiedział, jeszcze byśmy dołożyli następne grunty, które też coś kosztują, to byśmy sobie po prostu mieli na własne. To jest rozwiązanie po prostu zejście z sceny niebotycznej. Ze strony. Trzeba by ja udzielę głosu. Czy ktoś z państwa radny jeszcze w tej sprawie? Pan Zalec nie chciał. Nie, dziękuję bardzo. Kolega Kapuscy. Czytam moje myśli. Dobrze, w takim razie, szanowni państwo, przechodzimy do podpunktu A. To jest projekt uchwały w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 rok. W zakresie tworzenia, modernizacji, utrzymania obrotów i organowskich oraz dzielenia systemu wraz z małą architekturą, druk nr 7912. Pana przewodniczącego proszę o przedstawienie projektu. Przyjmujemy za przynajmniej zagrożoną na 2013 rok, poprzez w tym zakresie tworzenia modernizacji, utrzymania swojego pilonowskiego elementu, zgodnie z założeniami naszej uchwały. To jest to, co ma pilnowości. Dzisiaj to jest dzień punktu. Ten punkt czwarty, bo to jest to, co się dzieje. Pani Wojewódz, to zdrowia, że tutaj mam pierwszy, co to zabiera. No to się dużo tutaj na przykład. Szanowni Państwo, naprawdę bardzo proszę o spokój. Jeżeli jest potrzeba, ja ogłoszę przerwę. Natomiast głos ma Kula, świetnie po 600 mieszkań, z tym na pewno będzie około połowę rodzin rozwojowych, jeśli ktoś nie więcej na tym pogrodku. Chciałbym też także być ciasny, no, jest to teren obok gminy, też może poszerzyć. Nie wiem, czy to zamiast na 2 lata, powiedzieć, że to nie szło, w sumie musimy mieć. Jak widzę, tutaj mieszkańcy również się wypełnią, no i sobie to też będzie ciasne. To chciałem państwa poinformować, że zarząd pozytywnie zaopiniował wyższy projekt. I w takim razie otwieram dyskusję. Jeżeli ktoś z państwa radnych chce zabrać głos, proszę bardzo. Nie widzę, nie słyszę. Rozumiem, że nikt poprawki też nie składa. W związku z czym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały z druku 7912. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę podjąć. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, tym samym uchwała została podjęta.